Obiecałem Państwu, że za każdym razem, gdy wygram sprawę, która dotyczy pomówienia mnie przez różne osoby związane z PiS, będę o tym informował. 23 czerwca zapadł wyrok przeciwko telewizji publicznej, Telewizji Polskiej, wyrok przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Telewizja publiczna została zobowiązana do tego, żeby mnie przeprosić za nieprawdziwe informacje, jakobym miał prowadzić dom publiczny, agencję towarzyską i czerpać z tego korzyści. Oprócz tego, że telewizja ma przeprosić w głównych wiadomościach przed głównymi wiadomościami, czytając wolno tekst przeprosin, została zobowiązana do umieszczenia planszy, która ma przynajmniej przez minutę być umieszczona przed głównymi wiadomościami i wpłacić nawiązkę w wysokości 25 tysięcy złotych na moją rzecz. Telewizja kłamała w tej sprawie. Kłamali funkcjonariusze państwa PiS zatrudnieni w telewizji publicznej. Oni zresztą przed sądem przyznali jednoznacznie. My nie weryfikowaliśmy tych wiadomości, my nie sprawdzaliśmy tej wiedzy, natomiast dostaliśmy taki sygnał, w związku z tym te informacje przekazaliśmy na antenie telewizji publicznej. Przed sądem okazało się, że jest to w całości kłamstwo. Zostali zmuszeni do przeprosin. Mam nadzieję, że w miarę szybko telewizja Kurskiego, telewizja PiS-u nie będzie ociągać się z przeprosinami. W miarę szybko Państwo te przeprosiny zobaczycie na antenie telewizji reżimowej, telewizji PiS.